tutaj lista startowa ostatniego biegu na dystansie 300 metrów przez Płotki. Noemi Orzechowska na torze szóstym z Wektry Włocław. Wiktoria Gadajska na torze piątym RLTL Optima Radom. Tor czwarty Amelia Zogniak z Czempiona Bełchatów. Tor trzeci to liderka krajowych tabel Maria Jarosińska, MKL Toruń 43-55. Tor drugi Anna Olczyk, czempion Bełchatów. A na torze pierwszym Paulina Kulczyk, UKS Czapla Białe Błota. Maria Jarosińska dopiero za dwa miesiące, zarówno dwa miesiące skończy 15 lat. Torunianka, która jako jedyna złamała 44 sekundy z grona zgłoszonych do tej konkurencji zawodniczek. Przypomnijmy, rekord Polski 43-29. Karolina Kołeczek i Zofia Praczukowska uzyskowały identyczny wynik. Czy uda się tutaj zbliżyć? Tego rezultatu nie jest to wykluczone. Natomiast wynik dający na razie pierwsze miejsce w tej konkurencji 45-58. Wystartowały zawodniczki w ostatnim biegu na 300 metrów przez Płotki kobiet w ramach Mistrzostw Polski Młodziczek i w ramach małego memoriału Janusza Kusocińskiego. Dobry start zawodniczki MKL-u Toruń, ta, która miała tutaj nadawać rytm rywalizacji, faktycznie to robi, ale też nieźle biegnie po torze czwartym Amelia Zogniak i po torze piątym Wiktoria Gadajska. Ona w tym momencie jest na prowadzeniu. Zostaje Jarosińska. Gadajska prowadzi. Ostatni płotek pokonany i teraz już dobieg do mety, która to Wiktoria Gadajska bije rekord Polski. 43-17. A więc fantastyczny wynik uzyskany przez reprezentantkę RLTL Optima Radom. Tutaj widzimy, że ona już na łuku sobie wypracowała prowadzenie, tą pierwszą pozycję, no i potem na tym zbiegu z ostatniego płotka, o którym wspomniałem, jeszcze dała z siebie maksa, no i ustanawia najlepszy wynik w historii na dystansie 300 metrów przez Płotki. A srebrny medal dla Marii Jarosińskiej 43-69, brąz dla Amelii Zogniak 43-71. Wiktoria Gadajska, zawodniczka, która w styczniu skończy 16 lat, więc ona kończy już wiek młodzika, młodziczki. Ona będzie od przyszłego roku startować już w konkurencjach dla zawodników U18, no ale jakby nie było, kończy z przytupem ten swój udział w rywalizacji w małym memoriale Janusza Kusocińskiego, bo tak są też nazywane Mistrzostwa Polski U16.